Smolant Hel, Bosmolant Hel, kajak wędkarski Morska TV prosi. Tu jest korbka. Na pewno bym to użył w apokalipsie zombie. Rewelacja. Tyle, ile powinno być. Dzień dobry, witam bardzo wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj trochę inny odcinek, bo będziemy testować ten oto powerbank, który jest trochę jak Mikołaj Kopernik, bo ma wiele funkcji. Na pierwszy rzut oka widać lampę. O, to jest lampa, która jest fajna do czytania książek. Można sobie tak siedzieć i czytać książki. Można to też postawić? Tak, można podstawić, nawet jest podstawka w zestawie. No, i ma w zestawie podstawkę, nie trzeba jej dokupywać. To się sprawuje w czytaniu książek, ale jeśli to się zamknie, to będzie świeciło o tak, co można używać właśnie w namiocie, jak nie czytasz książki, tylko chcesz coś zobaczyć, to można po prostu to postawić i masz cały od razu namiot rozświetlony, bo ma wiele rodzajów jasności. Najniższy, wyższy i maksimum. Bardzo fajne. Tu jest ilość energii pokazana. A tutaj jest do włączenia radio. Ja mogę zlecać badania i zabiegi. Euro, a czerwone diabły 300 tysięcy. Blaugrane, Ukraina. Każdy pocałunek twój. Jak się ściszy radyjko, no maksymalnie to się wyłącza. Tu jest antena, która może się dosyć mocno wydłużać. Do radyjka oczywiście. Tutaj można zauważyć, że jest wyjście USB. Ładuje się na USB-C i są dwa wyjścia USB. W dzień, gdy jest słońce ładnie na zewnątrz namiotu, to tutaj mamy mały panel słoneczny, którym możemy sobie naładować, żeby radyjko grało, albo podładować tym komórkę. Ale jakby w nocy było i nie byłoby już światła, a musielibyście pilnie zadzwonić, a wasz telefon byłby rozładowany. Tu jest korbka, którą jak przez 30 sekund będziesz kręcić, to będzie 5 minut słuchania radyjka. Jeśli będziesz kręcić w odpowiedniej prędkości, czyli dwa kręcenia na sekundę. Tu jest wyłącznik, który można przekręcić i wtedy się wyłącza cała maszyna i można ją bezpiecznie schować do szafy. O tak. Bardzo fajne. Na pewno bym to użył w apokalipsie zombie, gdzie by już nie było prądu. I polecam bardzo gorąco. Pierwsza recenzja mojego syna Tomka, bardzo fajna, myślę udana, no i sympatyczna przede wszystkim. Słuchajcie, na koniec jeszcze ja z paroma pomiarami, no więc z tyłu mamy, zobaczcie, zasobnik na akumulatory. Są to te same akumulatory, jakie mamy na przykład w krętarkach. 2000 mAh, myślę, że całkiem spoko. Poddajmy je teraz testom. Na pierwszy rzut idzie panel LED, to jest ten panel, który świeci na biało, on moim zdaniem zużywa najwięcej energii, pamiętajmy, że na dole mamy też panel, który świeci tak na żółto, taki bardziej do czytania, jak to Tomek mówi, bardziej przyjemny dla oka. Wystartowaliśmy o 21:40, ustawiony jest tutaj na maksa, czyli świeci maksymalną mocą, bateryki są naładowane. Sprawdźmy, kiedy przestanie nam świecić. O, zobaczcie, że tutaj z około 2:40 to coraz gorzej świecił, czyli mamy jakieś 5 godzin, ale zobaczcie, że dalej świeci. 5 godzin maksymalnego świecenia, całkiem spoczko. Słusznie zauważacie, że baterie w powerbankach, czy też w innych przenośnych urządzeniach, te akumulatory często nie spełniają tego, co producent podaje, no więc tutaj mamy 2000 mAh podane na obudowie tego akumulatora. Pierwszy pomiar wykazał 2017 mAh, drugi pomiar, zobaczcie, wykazał 1997 mAh, czyli bardzo, bardzo blisko tego, co deklaruje producent. No, wygląda to jak jakieś daty z przeszłości. Czekamy jeszcze na trzeci pomiar, 1500 mAh, 800 jest 1992 mAh. Rewelacja.
tyle, ile powinno być. Ponieważ lato mamy takie, jakie mamy, no i ciężko jest o taką stabilną pogodę, postanowiłem panel solarny przetestować pod lampką nocną. Nie wiem, czy to do końca dobry pomysł jest, ale wiem, że te panele solarne sobie radzą pod lampkami nocnymi, też potrafią wykrzesać trochę energii. Tutaj mamy 7 godzin, 7 godzin trzymania panelu pod lampką nocną. No i słuchajcie, zaraz zobaczymy, ile zdało radę władować w tą baterię tej energii. Bateria wcześniej była całkowicie rozładowana, tutaj widzimy na dole mAh na żółto, zobaczcie, dokładnie mamy aż super dokładnie, można powiedzieć 200 mAh dał nam ten panel solarny. Tutaj jeszcze szybko zerknijmy sobie na oznaczenie producenta na akumulatorze. Na ile starczy to 200 mAh, to tak prawdę mówiąc nie wiadomo, no nie, już nie będziemy robić takich testów. Na pewno tak troszeczkę, żeby tutaj sobie zaświecić tą lampkę, to spoko. Da radę przez jakiś czas, na pewno radyjko bierze dużo, dużo mniej energii, co żeśmy z Tomkiem sprawdzili, bo przy maksymalnie wyładowanych bateryjkach Tomek kręcił tą tutaj oto rączką, kołowrotkiem i faktycznie jak się kręci 2 obroty na sekundę przez mniej więcej, on tam kręcił chyba minutę, to radyjko działało, jeszcze raz działało. Natomiast jest jeszcze taki lifehack, na dole można sobie wsadzić paluszki. Są to małe paluszki 3AAA. Wtedy ten prąd z tych paluszków jest używany do działania radyjka, tylko radyjka. Więc jesteśmy w stanie po prostu mieć osobno radyjko zasilane, a osobno te panele LED-owe. Z tyłu, zobaczcie, mamy zasobnik na baterię. Zasobnik na baterię zawiera 3 akumulatory, te same akumulatory. One są połączone równolegle, nie ma tutaj jakiegoś większego przetwornika. Mamy, zobaczcie, wyjścia na USB. Można faktycznie tutaj ładować komórkę, natomiast producent mówi, że ten powerbank do tego nie służy, żeby tutaj nagle teraz ładować sobie smartfony czy laptopy. Do takich rzeczy producent przysłał nam taki oto powerbank, ponieważ producent ma bardzo dużo powerbanków, takich naprawdę ekstremalnie dobrych, dobrze wykończonych, zobaczcie. One są metalowe, świetnie wyglądają, świetnie leżą w dłoni, mają, ten akurat ma USB, zobaczcie, C, ma USB standardowe, więc podepniemy tutaj w zasadzie wszystko, przetestujmy go. No i do tego celu posłuży nam nasz laptopik, który wcześniej był wykorzystywany. On może ładować się maksymalnie 40 W, nasz powerbank może dać 45 maksymalnie. No tutaj widzimy, że dochodzi do 40, czyli jest ok. Powerbank możemy ładować też 45 W, bo to jest USB typu C, wejścia i wyjścia tak samo. Widzimy, że już po 2 godzinach to ładowanie troszeczkę zależało, czy 24 jeszcze procent zostały na powerbanku, więc całkowicie spoko, laptopik jest po prostu naładowany. No i słuchajcie, myślę, że tego typu powerbanki umilą nie jeden wypad, nie tylko na ryby. Zapraszamy do subskrypcji kanału, no i do następnych testów.